Zygmunt Jabłoński urodził się 27 lipca 1934 roku w Trzaskach w powiecie żuromińskim. Wychowywał się w rolniczej, ośmioosobowej rodzinie. Oprócz pomocy na roli wydobywał torf na opał. Taka beczka była, okrągła. W środku taki świder. Jeden mężczyzna stał z łopatą i nakładał do tego, a koń chodził jak w kieracie. Obracał to. I to było do polewania i wychodziły takie cegiełki. Druga wojna światowa opóźniła rozpoczęcie przez Zygmunta Jabłońskiego nauki w szkole podstawowej. Wojsko niemieckie stacjonowało w jego rodzinnej wsi. My takie chłopaki żeśmy tam podlatywali, jak oni tam mieszkali w jednym budynku i palili papierosy, to wyrzucili przez okno pół papierosa. Ten zapach, ten papieros taki miał. W 1951 roku Zygmunt Jabłoński ukończył 7 klas szkoły podstawowej. Przysposobienie w służbie Polsce odbył w budującym się państwowym gospodarstwie rolnym w Markinach na Warmii, gdzie przyjechał w lutym 1952 roku. Pracował m.in. przy wyrębie lasu. Parę koni, wóz. I tam żeśmy wyrabiali drzewo w metry, ale przeważnie posusz. Suche. Świerki, sosny. Po przybyciu do Markin poznał swoją przyszłą żonę, Bronisławę, którą poślubił w lutym 1953 roku. Ostatecznie wraz z żoną pozostał w Markinach na stałe.